Rozmowa polityczna, Leszek Bubel, postać powszechnie znana, znienawidzona, ale mająca też swoich sympatyków. Bardzo wielu. Jest pan wydawcą, ktoś kupuje to, co pan pisze. No, 300 tysięcy czytelników, nie jest to do końca niszowa praca, jest to kilka gazet. Wydałem przez swoje wydawnictwo w ciągu 15 lat ponad 2000 tytułów prasowych, w tym słynną, jątrzącą niesamowicie serię pod tytułem Poznaj Żyda. Chyba najbardziej jątrzącą ze względu na tytuł i na zdjęcie na okładce. A ile się sprzedało tego? O, myślę, że ze 2-3 miliony. To była niezwykle dochodowa działalność, co bardzo moich oponentów denerwowało, bo ja to traktowałem bardziej w kategoriach edukacyjnych. Tym bardziej, że to były reprinty głównie sprzed II wojny i świętych od Kościoła katolickiego, jak Kolbe, jak biskup Pelczar, czy w ogóle księża, profesorowie, przede wszystkim księża. Była bogata literatura, tak zwana żydoznawcza, bardzo ciekawa w końcu, cóż się dziwić. Jedni pisali o Niemcach, inni o Ukraińcach, byli tacy, co pisali o relacjach polsko-żydowskich. No tak, a najrzetelniej jednak do tego podchodzili księża i to było, no ale było to obśmiewane, atakowane, no bo sam tytuł i w ogóle. No ale wie pan, no delikatnie mówiąc, doszukiwanie się w kimś, kto jest Żydem, przynależność do narodu polskiego jest przynależnością kulturową. Tak, nawet taka definicja polskości jest wśród narodowców, opcji, która nie u nas. Więc jakie to ma znaczenie, czy ktoś jest Żydem, czy nie? No, ma, no nie zapominajmy o tym, że religia żydowska to jest około 5,5 tysiąca lat historii. Proszę sobie przeczytać taką nieokrojoną wersję Talmudu, bardzo ciężko, trudno dostępną, na przykład jak księdza Pranaitisa. I łatwo można zauważyć, że zupełnie zasady etyczne i moralne różnią się w stosunku do chrześcijańskich, że jest to nacja, naród wychowany na zupełnie innych zasadach. Zupełnie, że... No ja jednak tutaj bym zupełnie stanął w obronie tej religii, dlatego że była to pierwsza religia w dziejach ówczesnej ludzkości, która zakładała, że za dobre uczynki i za przymierze z Panem zostanie zbawiona. Tak. Ówczesna religia żadna nie miała podobnych zasad. Tylko ta zasad. Religia mówi w ten sposób, że jeżeli, tak upraszczając, już trywalizując, że jeżeli Żyd zabije Żyda, to jest grzech, a jeżeli Żyd zabije nie Żyda, to grzechu nie ma. I tak samo jest ze złodziejstwem i tak dalej. Więc relatywizm moralny, jakby to jest właśnie naród wybrany. No relatywizm moralny wśród religii nie jest niczym dziwnym ani nowym. Wiele religii zakłada i utrzymuje i wprowadza to jako przepis swoich struktur organizacyjnych. Co innego dla wyznawcy tej religii, a co innego tak, dla ja oczywiście jestem za tym, za różnością religii. Żeby było jak najwięcej kultur, ras, żeby tego, broń Boże, tylko nie mieszać. To, co się teraz multikulti robi, wszystko pomieszać. Przecież to jest właśnie przyczyną, było i jest przyczyną wojen i konfliktów. Właśnie mieszanie religii, kultur, ras. Po co? Bo komuś na tym zależy. Na wojnach się też zarabia pieniądze, na ludzkim jest szczęście. No ale nie przesadzajmy, że akurat Polska jest tym krajem wzorcowym, to przynajmniej mam takie ja przeczucie, gdzie tu jednak były różne kultury i udawało się współżyć. Tak, to myślę, że błędem była taka tolerancja. I Żydów wyrzucono prawie ze wszystkich państw europejskich. Ale z Polski nie. A z Polski niestety nie. Chociaż była dyskusja na paru posiedzeniach sejmowych po tak zwanym okresie potopu, a jednak uznano, że należy wspólnie mieszkać. Wyrzucono, zdaje się, tylko Arian. Nie, no jasne, bo przecież Polska przede wszystkim była, czy Rzeczpospolita, była przede wszystkim państwem wieloreligijnym. No chciałem przypomnieć taki wątek z historii kraju, kiedy w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego zassała dwie podstawowe mniejszości, Żydów i Ormian, i wtedy nastąpiła eksplozja tego kraju.
Nie zgadza się pan? Nie, oczywiście, że nie. Przede wszystkim właściwie upadek się rozpoczął, dlatego że Żydzi opanowali handel, rzemiosło, miasta. Nie powstała warstwa mieszczańska. Była szlachta, magnateria. Ale przepraszam, warstwa... powiedzmy magnateria, szlachta. I szlachta gołota. No i powiedzmy duchowieństwo. Proszę nie pana. Mieliśmy, chwilę, nie mieliśmy mieszczaństwa, czyli tej warstwy społecznej, która mogła w kryzysowych momentach historii bronić niepodległości. Zgodzę państwa, się z panem, to, co, że nie to, powstała było w innych warstwa państwach. Mieszczańska, która przerodziłaby się później w kapitalistów, czy też średnią Ta. Klasę, ma pan rację, ale bardzo przepraszam, to w końcu ówczesny system demokratyczny, jaki panował, nie pozwolił, ponieważ ograniczano prawa, to ówczesna magnateria rządząca nie pozwalała na wytworzenie. No nie bardzo. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o Żydach, mieli swoje sejmy, mieli swoje prawodawstwo, oczywiście, swój wymiar sprawiedliwości, getta, to oni się sami zamykali przed resztą społeczeństwa w swoich gettach. Byli zazdrośnie wręcz, pilnowali tej swojej autonomii. I oni się nie chcieli integrować z resztą społeczeństwa. No dobrze, wie pan, ale nie było tak, że Żyd przystawiał pistolet i nóż czy karabin i mówił, nie, nie wolno, żeby powstała warstwa. To jednak rządzące szlachta wolała dać komuś koncesję na prowadzenie baru, żeby nie rozwijać jakiejś innej części. Nie, no oczywiście... Oni wykorzystali... Jest świetna książka Krzysztofa Kłopotowskiego, Żydowski rozum dla Polaków. No. Bardzo przepraszam, umiejętnie wykorzystali, mając tą ogromną spójność, to poczucie... Ależ ja im tego, można ich za to cenić, że potrafili się tak zorganizować. Ale ja mam prawo do krytyki. O, tu się z panią w tym, że o tym mówię. No. I ja uważam, że to był wielki błąd, że nie powinno być takiej nadreprezentacji, prawda? Przecież kupiectwo, handel, lichwa, to jakby... Dzisiaj no, w innej postaci, ale to jest gospodarka, to jest nerw. Ma pan rację, nerw gospodarki, oczywiście, proszę pana, ale to nie Żydzi zmusili nożem w ręku króla Kazimierza do nadania im prawa do korupcji. Niech pan tylko nie... proszę pana, to Kościół katolicki mówił, że nie, dobra, wy ja nie myślę, możecie, że... a wy możecie, więc oni się bogacili. Przekupstwem przede wszystkim, mieli ogromne pieniądze, uzależniali. Nawet panujących, od pożyczek, od zastawów, byli ich na ich pasku finansowym. No stąd to się wzięło. Doskonale rozumiem, ale jak to, nie chce brać kredytu, żeby żyć jakoś ponad stan, po prostu głupi władcy, którzy zadłużali. Zjawisko zadłużania nie jest cechą charakterystyczną współczesności. Robili to nasi władcy. Jasne, dawniej. Ale... Była... A mieli pieniądze ci, na którym ówcześnie dominujący pozwalali. Tylko Żydzi mogli prowadzić lichwę. Nie, Żydzi po prostu potrafili się zintegrować, zorganizować. Weźmy całą początki bankowości w Europie. Jak to powstawało, prawda? Bo powstało w oparciu o jeden klan rodzinny, gdzie w każdym praktycznie większym państwie mieli swoich kuzynów. No dobrze. I łatwo było to trzymać na pasku, łatwo tym kierować i łatwo po prostu... Proszę pana, być może z przyczyn religijnych Żydzi łatwiej stworzyli swoją korporację, tak. Ale formalnie bankowość zaczęła się we Włoszech. Nie, no dobra, wie pan, nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy tutaj spierali, bo to nie jest opowieść na parę minut. Troszeczkę to inaczej było, jak już możemy do biblijnych czasów sięgnąć, do rzymskich i tak dalej. I zawsze Żydzi po prostu oscylowali wobec pieniądza, wobec przekupstwa, wobec wywoływania konfliktów, wojen, skłócania nacji całych między sobą, bo na tym się świetnie po prostu wykorzystując właśnie też zarabia. Tak było. Takie są kulisy pierwszej wojny światowej, drugiej. Tylko wszystko zależy, co pan czyta, skąd pan swoją wiedzę zaczerpnie. No. Proszę pana, nie do końca ja czytam również
książki autorów, powiedzmy, bardzo kontrowersyjnych i wszędzie może coś ciekawego, interesującego. Nawet u Henryka Pająka, który uchodzi za takiego bardzo jastrzębia, który był prekursorem w opisywaniu pewnych zjawisk, czy teraz na przykład u siebie w tygodniku w odcinkach drukuje książkę profesora Michała Bobrzyńskiego, przedwojennego, która w ogóle jest nieznana. No jest rewelacyjnie napisana historia Żydów na ziemiach polskich. W taki sposób rzetelny, powiedzmy. Proszę pana, ale czy to nie jest przypisywanie im nadmiernych talentów, uzdolnień i umiejętności? No proszę pana, nie mam cienia wątpliwości, że przyczyna wybuchu II wojny światowej, pierwszej wojny światowej. No proszę pana, oczywiście Rothschildi zajmują ogromną pozycję, ale bardzo pana przepraszam. Przecież nie Rothschild kazał Serbom aspirować do tego. Rozwój poczucia tożsamości narodowej wybuchł wtedy. Oczywiście wiadomo, że na wojnie się wygrywa. Wtedy czy teraz. Proszę pana, teraz mamy takiego pana, co się nazywa Soros. I robi to samo, co Rothschild. To samo jest w ostrym konflikcie z Orbanem, w ogóle z rządem węgierskim. Te wszystkie imigracje z państw arabskich, to są za jego pieniądze. Kto to powiedział w Sejmie naszym? Jaka burza? Kukiz, zdaje się, prawda? Tylko napomknął. Co się działo? I tak dalej. Mamy takich, byli tacy wcześniej, mamy dzisiaj takiego multimiliardera, który pompuje ogromne pieniądze w takie wywrotowe. A wszystkie wojny, wiosny arabskie i tak dalej, to w czyim interesie? Proszę spojrzeć na mapę, jak to wszystko wygląda, w czyim interesie to się zaczęło dziać i dzieje do dnia dzisiejszego. To są sprawy, o których się nie mówi, ale bardziej wnikliwi ludzie mogą sobie zajrzeć do niszowych portali albo nawet angielskojęzycznych i to wszystko sobie przeczytać, tylko to jest wiedza jakby wąska, specjalistyczna i ludziom się po prostu nie chce. Wolą się wgapić w głowę telewizor i tyle. Z tym, że ludzie nie chcą zdobywać wiedzę. Proszę pana, ja nawet doskonale to rozumiem, że lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych dostaje więcej niż elity amerykańskie chcą im dać, ale nie przyznajmy, nie za cały świat odpowiadają Żydzi. Za wiosnę arabską? Proszę pana, no, usunięcie Kaddafiego w Libii było w interesie czystym, prostym Włoch i Francji. Nie musieli nic spłacać. Chciał wprowadzić inne rozliczenie proszę ekonomiczne, pana, budował... Pan jest z czystej krwi syjonistą. No. Nie, proszę pana. No, tak to się nazywa. No. Loranty syjonistą. Tak, to co pan mówi, to ewidentnie. No. Albo niedoinformowany. Właśnie się tak w ten wie sposób, pan, no, razy takimi, się... takimi bajkami się właśnie ludziom robi wodę z mózgu, bo ludzi trudno dzisiaj zmusić do myślenia. No, myślą obrazkami, krótkimi hasłami, nie? Programach informacyjnych. Zamiast jakichś sensownych treści, to na 10-12 newsów, 8-9 to jest zabili, zgwałcili, powiesił się, wypadek, katastrofa. To są dzisiaj newsy. I ludzie są tak zmaglowani, zmielone mają mózgi, że po prostu niewielu się chce po prostu myśleć. Dlatego moja prasa była, jest i zostanie niszowa, bo to jest dla elity. To nieraz prowadziłem badania, drukowałem ankiety, jacy ludzie czytają taką prasę. Byłem zawsze bardzo mocno zdziwiony. Ponad proszę pana, ciągle się jednak nie zgodzę, że nie możemy Żydom przypisywać wszystkiego. Oni nam przypisują, proszę pana, oni nam przypisują gorsze rzeczy niż proszę wszystko. Pana, i dlatego też mam odwagę się sprzeciwić temu. Natomiast no, nie przesadzajmy, no, Żydzi tam, gdzie mają swój interes ekonomiczny, są dominującą grupą przy władzy, no wierzę w to. No ale gdybym ja, my Polacy, byli dominującą grupą w państwie Nibylandia, to dlaczego mamy nie nawzajem się wspierać, nie nawzajem sobie zarabiać? Myśmy się zachowywali proszę pana, podobnie. Proszę pana. Przez 5 lat byłem redaktorem naczelnym miesięcznika Co z tą Polską, jako Polak z krwi i kości, a drugim równorzędnym redaktorem naczelnym był Bolesław Szenicer, z krwi i kości Żyd. 21 lat dyrektor cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej. Pan wydawał gazetę wspólnie. Proszę posłuchać, pod rabin, prezes fundacji Gęsia i wiele tam jeszcze innych
wydawaliśmy. Połowę gazety redagował on, połowę ja. Bardzo mocno żeśmy się spierali. Bardzo mocno. Ale z pełną kulturą. Bez inwektyw, obelg i tak dalej. I Bolek, żeśmy się zaprzyjaźnili. Ja się z jego grupą bardzo mocno zaprzyjaźniłem. W wielu sprawach się różniliśmy. Ale nie było takiego chamstwa po prostu, że takich żydochamów, jak ja się z którymś Żydem nie zgadzam, to on mnie od razu opluje, prawda? Nawrzuca od rasistów, od faszystów, od antysemitów, no. Tylko nie wprost, bo jakby mnie to powiedział wprost, to by dostał w mordę od razu, no. Tylko gdzieś tam zza winkla, zza krzaka, albo jak kogoś innego napuści, albo w mediach, prawda? A nigdy twarz, no twarz. Ale miałem też okazję poznać prawdziwych Żydów, którzy rzeczywiście Polskę kochają. Ci Żydzi, o których wspomniałem, poznali też największych radykałów i z ONR-u, i z Młodzieży Wszechpolskiej, i z Polskiej Partii Narodowej, którą tworzyłem. I potrafiliśmy wszyscy się nawet przy kielichu ze sobą rozmawiać. Może tak i jest. I pan sobie wyobraża, że też są, niestety, ja zawsze im mówiłem tych Żydów, wiecie co, przez was to ja nie mogę powiedzieć, że wszyscy Żydzi są skurwysynami. No. Bo jesteście normalnymi ludźmi, bo dla was Polska i polskie interesy są najważniejsze. Taka była definicja, jest i była definicja narodowca, że mogły być w niej wszelkie nacje i religie. Przecież Bolek był też zastępcą, moim zastępcą Partii Narodowej. No. Drugim zastępcą był pan prawo... Pan miał Żydów z Polskiej Partii Narodowej? Tak, nie no paru było, ale wszyscy wiedzieli, kto to jest, bo nie przynależność etniczna. Tylko po prostu stosunek do, przede wszystkim do polskości. Jeżeli ktoś uważał Polakiem, patriotą, nie ma problemu, żeby był narodowcem. No jednak to nasz wywiad odkrywa ogromne natomiast tajemnice. Przez pięć, to prawda, to nic, żadna rewelacja. Tak. Tak na tym się zrodził też ruch narodowy, no właśnie też na wielokulturowości. Przez 5 lat wydawaliśmy tą gazetę. Bolek pisał, ci pozostali Żydzi pisali znacznie ostrzej ode mnie. Ja nigdy nie nazywałem Żydów kanaliami, grabieżcami gorszymi od Hitlera, nie, że niszczą kulturę żydowską i zabytki, prawda? Że opisywaliśmy takie rzeczy, że w Otwocku gmina żydowska odzyskała synagogę, po czym sprzedali ją deweloperowi, ten przyjechał, zrównał synagogę z tym i sprzedał i wybudował apartamentowiec. No. Czy ktoś sobie wyobraża wśród nas, żeby Kościół taki los spotkał? No nie. I takie, mało tego, Żydzi są też w Polsce bardzo mocno podzieleni. Bo ty, z którymi ja się przyjeżdżam, to są Żydzi z dziada, pradziada, prawdziwi Żydzi. A 90% to są konwertyci. Kadyciki, oprócz Szudrycha, reszta to są konwertyci, którzy się przeszli. Którzy przeszli z powodów komercyjnych na judaizm. I też jest, to przecież był słynny artykuł ze 3-4 lata temu w Forbesie, prawda? No zgadza się, stronach. Że to o tym dlatego chciałem pisał. Do tego o nawiązać. Tym, to jest zresztą z mojej inspiracji powstał ten artykuł, bo ja te rzeczy opisywałem. Moja prasa jednak była tak, gazeta co z tą Polską, niszową i dziennikarz z Izraela, który przyjechał, zostałem tam go skierowany. Proszę pana, czyli... Innymi słowy, Żydzi są tacy sami jak każda inna nacja, tylko mają silniejsze więzi ze sobą. No, to jest no kto to mi zabroni mieć silne więzi no, ależ ja, z Leszkiem pan... Bublem też Polakiem? Ja mówię o tym, że przede wszystkim oni są celowo wywołują tą nienawiść, szowinizm, rasizm, to wszystko co się nazywa antysemityzmem. Celowo, im na tym zależy. To jest ich towar, to jest ich, w ten sposób się integrują. To zagrożenie pomaga im się tworzyć wspólnotę. To tak, zawsze zagrożenie tak, pomaga tworzyć wspólnotę. Ale on to jest oczywiste. Zgadza się, ale on, widzi pan, ale nie usłyszy pan od nikogo w dużym medium z czegoś takiego, co tu powiedziałem. Taką oczywistość, prawda? Nie usłyszy pan. Jest tyle tematów tabu właśnie w mówieniu o nich. A my żeśmy się potrafili spotkać, nawet chcieliśmy okrągły stół polsko-żydowski zrobić. Zróbmy protokół zbieżności i rozbieżności. To my żeśmy wymyślili pomnik na Placu Grzybowskim Polakom Sprawiedliwym wśród Narodu Świata, jako pierwsi, prawda? Masę inicjatyw było. Wszystko było przemilczane. W końcu daliśmy sobie spokój po 5 latach.
Wie pan, może taki protokół rozbieżności powstanie teraz. Pan, Ekipa wyjechała z Polski do Izraela. Może powstanie zbieżności i rozbieżności. To jest skandal. Dlaczego jak ktoś jeździ do Izraela, tam uzgadniać treść ustawy? No, to jest chore. Co, my jesteśmy pod okupacją? Żeby jeździć do kogoś, jak ktoś ma do nas sprawę, to niech tu przyjedzie. Jeszcze nie wiem, czy bym się chciał z nim spotkać. W jakiej Może sprawie. Wie pan, to jest podyktowane dużym wkładem Żydów w naszą kulturę. Proszę pana, nie przesadzajmy, wie pan, to oni tak twierdzą. No. To oni z Mickiewicza zrobili Żyda, z Chopina i z wielu, którzy nigdy nie mieli z żydostwem nic wspólnego. No. Po co? Mają, widzi pan, ja zawsze mówiłem, jak byłem prezesem Polskiej Partii Narodowej, że my jesteśmy jedyną opcją polityczną, która nie musi kłamać. Wystarczy mówić prawdę. Ona jest straszna po prostu dla wielu. Ta prawda do dzisiaj wielu jest straszna, tylko że jakby dzisiaj można więcej troszeczkę mówić, to wystarczy przejrzeć te prawicowe, duże nawet tygodniki, czy konserwatywne, gdzie się wreszcie o pewnych sprawach pisze wprost. Jeszcze pana, nie wszystko. Nie zgodzę się z panem do końca, dlatego że nie wszędzie Żydzi rządzą tym światem. A co pan się tak o tych Żydach uparł? No, proszę pana, no. Wie pan, za co mnie robiono procesy? Ja napisałem w jednym z swoich tekstów, że Żydów w polskim Sejmie, to jest, brzmi jak anegdota, ale to prawda, że Żydów w polskim Sejmie jest 70% i mnie sporządzono akt oskarżenia. I wie pan, kiedy upadł akt oskarżenia? Kiedy udało mi się na świadka powołać Bolka Szenicera. I on przyszedł w tym stroju żydowskim jako rabin na salę sądową i sędzia go pyta, no pan, wiadomo, z dziada, pradziada, czy pana takie słowa, jakie napisał Leszek Bubel, że w polskim Sejmie 70% Żydów, to obrażają czy nie? A on mówi, oczywiście Wysoki Sądzie, bardzo mnie obrażają. Bo ja uważam, że w polskim Sejmie jest Żydów 80%. Proszę pana, jakie to ma znaczenie dla mnie, czy moja babka była Żydówką, jeżeli ma poczucie kulturowe bycie Polakiem. Ale dlaczego ja mam tego nie napisać? Proszę pana, dlaczego mi ktoś tego ma zabrać? Nie jestem cenzorem. Dlaczego ja nawołuję? To, co to w ogóle za idiotyzm jest ten artykuł 245 i 6, czy 6 czy 7, przepraszam. No idiotyzm kompletny, no. Dlaczego ja mam nie krytykować? Ja nie krytykuję ich jako nacji, jako całości, tylko ich czyny, konkretne, przypadki. Wie pan, ale pan przypisuje jednak w tej rozmowie im te czyny jako całości. A słyszy pan, proszę pana, jeżeli by pan ale miał... Ale nie, ja nie mówię, że pan nawołuje jeżeli, do nienawiści, tylko przypisuje ale, pan nie, im ale wyliczam panu też przyzwoitych wielu Żydów. Mamy profesora Finkensteina, który... To ja w Polsce wydałem jako pierwszy, przetłumaczyłem jego książkę Przemysł Holokaustu, dzisiaj klasyk. Zdaje się, że ma zakaz wjazdu do Izraela. No tak, no wielu miał. Polański go film Pianista też, jak pokazał fragment getta i policję żydowską, jak pałuje swoich, to też go przecież sponiewierali. Nie są Żydzi, niestety, nie znoszą krytyki. Po prostu. Ale chyba nikt nie robi krytyki. No ale wie pan, ale żeby to ustawowo, niech pan zobaczy, co jest w naszej prawie. Jest kłamstwo oświęcimskie, jest zapisane w ustawie. A dlaczego naukowiec, ja mam zakazane wejście do archiwum Auschwitz? Dlaczego ja bym chciał zobaczyć, czy na pewno 1,100,000 ich tam zginęło? Bo mnie uczono, że 4 miliony. To skąd się nagle wzięło 1,100,000? Dlaczego jest to ustawa zakazuje? Tyle teraz mówią o ograniczeniu wolności słowa dla nich i badań naukowych i dla dziennikarzy, a oni sobie to już zabezpieczyli w 99 roku ustawą. Mało tego, około 19 państwach Unii Europejskiej. A my chcemy zrobić, powiedzmy, to samo i nam nie wolno. Przepraszam, gdzie jest ta symetria we wzajemnych relacjach? Nie kwestionuję, że brak symetrii. Momencik, nie tylko chodzi o symetrię. Symetrię. Jeżeli mówimy o tylu polskich szmalcownikach i wywlekamy takie rzekomo poważne publikacje, to ja niechętnie się podejmę przedłożyć dokumenty, setki książek o ich zbrodniarzach, że to Żydzi Żydów wymordowali i to na niewyobrażalną skalę. Prawda jest to taka, jest symetria. Że to nie Żydzi wprowadzili te przepisy, tylko inni ludzie w tych krajach. No nie, ale wie pan, presja, szantaż, groźby, to co mamy teraz wobec Polski. Proszę pana, jestem święcie przekonany, że jak ukaże się ta rozmowa, nie będzie presja, żeby ją nie oglądać. Będzie, oczywiście.
Ale ze strony Polaków? Wie pan, nie wnikajmy, kto jest kim, bo ale przynależność nie, no. narodu polskiego jest kulturowa. Dobrze, ale proszę pana, dlaczego mam nie wiedzieć, kto mnie krytykuje? Wiem, się zdarzało, że i Niemcy mnie krytykują, i Ukraińcy. No zapisanie o zbrodniach na Wołyniu, no niestety jako pierwszy też się spotkałem, jak opublikowałem zdobytą w IPN-ie listę zbrodniarzy ukraińskich, którzy zostali w czasach PRL-u ukarani w różny sposób, łącznie z karą śmierci za mordowanie Polaków, to miałem duże problemy. No. To jest, każdej nacji to dotyczy. Ona, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie nacje w Polsce stanęły teraz przeciwko Polsce. I górnicy głos podnieśli, głowę i się im ustawa nie podoba. I mniejszość niemiecka, i żydowska, no niestety tak jest. Na szczęście tych mniejszości mamy zbyt dużo. Kończąc już z panem rozmowę, trudno nie powiedzieć, że z panem się źle dyskutuje. No, natomiast trudno no, powiedzieć, jeszcze... że można się z panem zgodzić. Mogę powiedzieć tak. Po, proszę pana, po 30 latach zajmowania się tą tematyką, wydaniu ponad 2000 książek, w tym ponad 50 własnego autorstwa, napisaniu tysięcy artykułów, przejściu przez 30 procesów sądowych, setek spotkań z prokuratorami, pięcioletniej współpracy z Żydami polskimi, patriotami, których się dużo nauczyłem i dowiedziałem, mogłem ich lepiej poznać. Mam wiedzę czy nie? Być może ma pan wiedzę, ale nie ma pan w jednej punkcie racji, bo w tej chwili jestem w stanie to udowodnić. Mm-hmm. Gdyby Żydzi rządzili nami w 100%, ja bym z panem wywiad przeprowadzał w zakładzie karnym. A jednak przeprowadza. Pan jest na wolności, ja mówię co chcę. Ale proszę pan pana, mówi, co ale chce. Oni do tego zmierzają. Proszę mi wierzyć. Może pan sobie przeczytać różne rzeczy wybitnych Konstantego Geberta. On to zakłada, że tak będzie całkowita ich dominacja w 2050 roku. Dawid Warszawski przewiduje coś takiego? Ale poszuka sobie pan w internecie, co parę lat temu opublikował. A może to fake news? Nie. To mógł dawno zaprzeczyć, to jest na dużych portalach. I tak dalej. Mówię, że ja nie mam żadnych fobii ani obsesji wobec żadnych nacji. Proszę pana, ja jestem pierwszym Polakiem, który był w 200 państwach z całego świata. Ja uważam, że jest 217, bo są tacy, co uważają, że ich jest znacznie mniej, bo jest ileś tam tych państw dyskusyjnych. Ja znam wszystkie kultury, rasy, mam przyjaciół we wszystkich kolorach skóry i religii, ale to nie zwalnia mnie od rzetelności. Mnie interesuje docieranie do prawdy, a nie i tyle. I na tym skończmy tą ciekawą rozmowę. Docierajmy do prawd. Zapraszam do oglądania w Polityce 24. Mogę coś jeszcze dodać? Oczywiście. Spuentować, bo pan sobie z tego Żydzi. Z tego wynika, że prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją. Chyba trochę jest w tym racji. Dziękujemy państwu.